Cześć kochani, witajcie cię już w 7 Vlogmasie. Już jeszcze tylko 3 tygodnie i święta. Jeśli dobrze liczę. No 17 dni. Dzisiaj powiem wam, że nic takiego ciekawego się nie działo. Dzień jest spędzony przed komputerem. Wszystko na polu, więc w ogóle nie wychodzi. Wczoraj sobie kupiłem doktora Peppera. Niektórzy mogą to kojarzyć. Pić. Ale to jest najlepszy napój na przeczyszczenie. Jeśli ktoś jest chory, ma na przykład seraczkę, pigunkę, polecam wam doktora Peppera. Po co powinniście ten napój kojarzyć, bo był już z nim odcinek na YouTubie. Czas wakacyjny w Kręgiczestrój. Tylko wtedy była albo puszka, albo też butelka. Dobra, zaczniemy. A, ja ogólnie nie oprócz tego picia, to wypiłem ci 2 herbaty. Tak, z kalendarza adwentowego. Oczywiście. O, że dzisiaj nie ma nic, tylko zwykła źródełeczka. Co to? Może zacząć. 7. Jak 7 ma okienko? 7. Uważana jest za szczęśliwą i magiczną liczbę. Symbolizuje wiarę, mistycyzm, rozwój duchowy i intelektualny. Wow. No to nieźle. Jaka herbatka? Zaraz zobaczymy. Jaka herbatka w okienku numer 7? Wiem, że czarna, ale czy będzie jakiś zapach? Zobaczymy. Nie, nie ma zapachu. Czyli zwykła. Zwykła czarna. No to teraz kalendarz. Czekoladki. Mam już czekoladkę. No i się trafiła łyżwa. Bardzo dobra mleczna. A teraz co mamy w dobrej kalorii? Batony odkładamy. Okienko numer 7 wyjmujemy. Co się nam trafiło dziś? Tego nie wiem, na razie ja. Czyli, aha, dobra kaloria, ala sernik waniliowy, czyli powtórka okienka, numer którego, kochani, napiszcie w komentarzu, zagadka dla was. W którym okienku była dobra kaloria, ala sernik waniliowy? Ja wiem, ale czy wy też pamiętacie? Tak was sprawdzę. Kto śledzi moje vlogmasy, to powinien wiedzieć, gdzie był ten batonik, ta dobra kaloria. W którym okienku? Czekajcie chwilę, bo nie mogę otworzyć. No i już, kochani, otworzyłem. Oj, ułamało się trochę.
No i przy okazji już wylosujemy. Wiem, że się nie mówię z pełnymi ustami, ale ja tak lubię. Mam. No i już wiemy, jaka będzie dzisiejsza kolenda. O kochani, minuta do północy. Więc odcinek będzie nagrany. Jeszcze nagrywany parę minut po północy. Jezus Malusinki. I mamy równo północ. Ja już mam. Włączam. A i dzisiaj prawie cały dzień grałem na komputerze. Jedna gra o nazwie Margonem. Kto kojarzy? A druga gra Hero Wars, czyli Wojna Bohaterów. Akurat mamy tutaj Wojnę Bohaterów, jeśli ktoś by chciał zagrać. No ja już pominę reklamę, mam łapę. Polecam te dwie gry, jeśli ktoś lubi fantasy i przygodówkę. No i oczywiście walczące walki. O! Jezus Malusinki leży wśród stajenki. Płacze zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze zimna, nie dała mu matula sukienki. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, którym dziecię owinąwszy sienkiem je okryła. Którym dziecię owinąwszy sienkiem je okryła. A dzisiaj mamy taką scenerię kolejną. Jakby zima. Idealna pora roku na teraz. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. No i co kochani, trzymajcie się i czekajcie już na 8 vlogmas. Cześć!